Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak. Witam bardzo serdecznie ponownie na kanale Misja TV, ale tym razem w komentarzu koniecznym, gdzie będziemy komentować wydarzenia czerwca razem z Piotrem Korczarowskim. Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że tu jestem, choć dosłownie parę godzin temu jeszcze gdzieś tam w łóżku cierpiałem zapalenie płuc, ale z drugiej strony czego nie robi się z powinności wobec Państwa, naszych widzów. Także z przyjemnością tutaj jestem. Mam nadzieję, że dam radę dobrnąć do końca tego programu, czego i Państwu życzę. A zobaczmy, o czym dzisiaj. Za nami głośna debata Biden-Trump. Który z nich powinien wrócić do Białego Domu? Narody Europy świętują zwycięstwo prawicowych formacji, które w końcu wprowadziły do Europarlamentu szeroką reprezentację. Śmierć polskiego żołnierza istotnie zmienia narrację wobec naszych sił zbrojnych. Czy potrzeba było jednak takiej ceny, by granice RP stały się bezpieczniejsze? No, zaczniemy, można powiedzieć, chronologicznie od końca, proszę Państwa, bo czerwiec był upalny w ogóle, kończy się upalnie, no my tu dzisiaj, prawda, niedługo chyba będziemy musieli się starać zmieścić w tej godzinie, bo inaczej możemy przejść tutaj na Państwa oczach w stan gazowy, generalnie jest dosyć gorąco. Było też gorąco przez cały miesiąc. Chronologicznie zaczniemy od końca, bo to jest wydarzenie, którego pierwotnie nie mieliśmy w planach, no ale było na tyle istotne, że trzeba było je uwzględnić. No mianowicie starli się w debacie były prezydent Donald Trump i urzędujący prezydent Joe Biden. No i potwierdziło się to, co już wszyscy wiedzieliśmy, mianowicie, że no Joe Biden, czy jak to mówi redaktor Michalkiewicz, Juzio Biden, no już momentami nie za bardzo wie, co się wokół niego dzieje, traci wątek, no więc generalnie było niezbyt ciekawie. To znaczy ja uważam, że debata była bardzo ciekawa, biorąc pod uwagę jej różne zwrotne fragmenty. I może proszę Państwa, zanim pozwolimy sobie na komentarz w tej sprawie, to sami zobaczcie jakieś takie no, ciekawsze, niekoniecznie wpadki, po prostu ciekawe fragmenty tej debaty, które dla Państwa przygotowaliśmy. He had the largest national debt of any president in four-year period, number one. Number two. That $2 trillion tax cut benefited the very wealthy. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America, I mean billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million, billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our health care system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. When he was president, he was separating babies from their mothers, putting them in cages, making sure they were, the families were separated. That's not the right way to go. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. It's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. The fact is that Putin is a war criminal. He's killed thousands and thousands of people. And he has made one thing clear. He wants to reestablish what was part of the Soviet Empire, not just a peace. He wants all of Ukraine. That's what he wants. And then you think he'll stop there? Do you think he'll stop when if he takes Ukraine? What do you think happens to Poland? What do you think of Belarus? What do you think happens to those NATO countries? And so if you want a war, you ought to find out what he's going to do, because if, in fact, he does what he says and walks away, by the way, all that money we give Ukraine, or from weapons we make here in the United States, we give them the weapons, not the money at this point.
Israel's the one that wants to go. And he said the only one who wants to keep going is Hamas. Actually, Israel is the one. And you should let him go and let him finish the job. He doesn't want to do it. He's become like a Palestinian, but they don't like him because he's a very bad Palestinian. He's a weak one. No właśnie, proszę Państwa, nieprzypadkowo kończymy na takim fragmencie tę debatę, dlatego że chciałem na sekundkę tutaj zrobić pauzę odnośnie samej debaty, a powiedzieć dwa zdania więcej o Donaldzie Trumpie, dlatego że ja zauważyłem od lat, komentując wydarzenia polityczne, że tu w Polsce zwłaszcza, nie wiem jak jest za granicą, ale wydaje mi się, że może ciut inaczej, uwielbiamy wybierać dobrych i złych. I dokonujemy takiej oceny politycznej różnych kandydatów i polityków, którzy nam się mniej lub bardziej podobają, nawet jeśli jest to wbrew interesowi naszego państwa. Bo oto wiem na przykład, że ogląda nas bardzo wielu widzów, którzy są zachwyceni Władimirem Putinem i twierdzą, że to wspaniale, że tak silny człowiek jest na stanowisku prezydenta Federacji Rosyjskiej. Więc ja uważam, proszę państwa, że to fatalnie, że tak silny człowiek i sprawny polityk jak Władimir Putin jest na fotelu prezydenta Federacji Rosyjskiej, z którą to graniczymy, bo w ogóle uważam, że na eksponowanych stanowiskach państw, z którymi graniczymy, państw silnych, takich jak Rosja czy Niemcy, ale też Stany Zjednoczone, które mają ogromny wpływ na naszą politykę, powinni być jak najsłabsi i jak najgorsi politycy. Tak więc zrzucając nieco z piedestału Donalda Trumpa, który w Polsce w kręgach prawicowych cieszy się dosyć dużym poparciem i sympatią, chciałem przypomnieć Państwu jeden fragment i jak mówię, wybrałem ten fragment w kontekście też tej wypowiedzi pod koniec debaty z Joe Bidenem, gdzie Donald Trump powiedział wprost, że on popiera ludobójstwo dokonywane przez Izrael w Palestynie, że powinniśmy Izraelowi pozwolić jakby rozwinąć tam cały potencjał tego ludobójstwa i skończyć to, co zaczęli. Kiedy Donald Trump był jeszcze prezydentem, no chyba pod koniec 2019 roku, wystąpił na słynnej konferencji, w której powiedział, że są takie zbrodnie nienawiści, za które powinniśmy przywrócić karę śmierci. Powinniśmy w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale chyba w ogóle szeroko pojętego świata Zachodu, któremu Donald Trump od dawna starał się narzucać swą wolę i dyktować warunki. I jedną z takich zbrodni nienawiści, według Donalda Trumpa, miał być chory antysemityzm. No i tutaj jeszcze chciałem przypomnieć tę właśnie jego wypowiedź. We must stand with our Jewish brothers and sisters to defeat antisemitism and vanquish the forces of hate, that's what it is. And those seeking their destruction, we will seek their destruction. And when you have crimes like this, whether it's this one or another one on another group, we have to bring back the death penalty. They have to pay the ultimate price. They have to pay the ultimate price. They can't do this. They can't do this to our country. We must draw a line in the sand and say very strongly, never again. Zwłaszcza te słowa nigdy więcej, które padły na koniec wypowiedzi Donalda Trumpa, powinny brzmieć Państwu wyjątkowo znajomo. Dlatego, że w Polsce, jak ktoś mówi nigdy więcej, to zwykle gdzieś tam za pazuchą trzyma wydanie Gazety Wyborczej, a w sercu nosi różne takie lewicowo-prosyjonistyczne myśli. Chociaż może nie prosyjonistyczne, bo proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś z Państwa wierzy, że w Stanach Zjednoczonych jest jakaś różnica między republikanami a demokratami w stosunku do Żydów, to nie zgadniecie, ma rację. Pewnie pomyśleliście, że powiem, że absolutnie nie ma różnicy. Nie, jest różnica, jest. Różnica polega na tym, że republikanie, reprezentowani w tym przypadku przez Donalda Trumpa, są prosyjonistyczni, natomiast ci, którzy są po stronie demokratów, to tacy internacjonalistyczni Żydzi. I ta różnica jest zasadnicza, dlatego że jedni pragną silnych Stanów Zjednoczonych i silnego Izraela, które to dwa państwa będą dyktowały
porządek świata, a drudzy pragną zniszczenia wszystkich państw narodowych, z Izraelem włącznie, żeby Żydzi kontrolowali ten świat z poziomu Wall Street, z poziomu różnych korporacyjnych i międzynarodowych agend, które nie muszą być nawet jakoś szczególnie obrędowane, nie muszą zawierać jakichś konkretnych nazw. Ważne, że odpowiedni ludzie będą na odpowiednich miejscach, tak jak kiedyś po internecie krążyła taka grafika o różnych dyrektorach programowych amerykańskich czołowych rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Tak więc wracając do Trumpa, to proszę Państwa, warto jeszcze raz, żebym przypomniał tę swoją myśl, że w interesie Polaków jest to, aby na urzędach, najważniejszych urzędach państw, z którymi graniczymy, albo państw, z którymi musimy się liczyć, zasiadali jak najsłabsi i jak najgorsi politycy. No i z tej perspektywy ja prywatnie uważam, to jest moje prywatne zdanie, z którym oczywiście nie musicie się zgadzać, że Joe Biden to jest dar od niebios, bo choć jest to pewna fasada, urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych i nie ma się co oszukiwać, że to nie prezydent Stanów Zjednoczonych decyduje o polityce tego państwa, to jednak człowiek z tego rodzaju demencją, co Joe Biden, który ewidentnie już traci kontakt z rzeczywistością, zapomina słów, szuka tych myśli w głowie i nie umie ich zebrać, to jest naprawdę dla nas sytuacja idealna, bo to nie jest człowiek, który przyleci do Polski, żeby coś na nas wymusić. Oczywiście on ma od tego też ludzi, ale jednak sam w sobie jest dosyć istotną przeszkodą w skutecznej polityce nacisku na Polskę. Tego samego nie można powiedzieć o Donaldzie Trumpie, który przecież no, za jego kadencji były w Polsce największe protesty przeciwko temu Just Act, czyli ustawie 447. To on ustami pani Mosbacher tutaj bardzo Polaków naciskał, a teraz jeśli zestawimy jeszcze jego wypowiedzi z tymi, które mówią o zbrodni antysemityzmu i karaniu śmiercią tych, którzy występują przeciwko braciom Żydom, bo to też cytat z jego ust, no to powinniście się Państwo podwójnie zastanowić, chociaż mnie akurat nie zdziwi, jeśli część z Was i tak powie, że go popieracie, dlatego że Trump to jednak prawica, a z jakiegoś powodu na Zachodzie prawica, choćby ta spod szyldu Uniwersytetu Pragera, który ostentacyjnie też popiera nie tylko Trumpa, ale właśnie zbrodnie w Izraelu, jest bardzo popularna wśród kręgów konserwatywnych, takich państwowców, narodowców. I nieraz słyszałem w swoim życiu takie zdanie, że Izrael to przyczółek demokracji i naszej cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Także jeśli jesteście tego zdania, no to pewnie Donald Trump. Ale pamiętajcie, że wtedy Polska stanie się tak na dobrą sprawę przedmiotem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, a nie podmiotem, w którym będziemy traktowani po partnersku. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi ode mnie, tu już na podsumowanie tej debaty, gdzie powiedziałem, że Joe Biden ewidentnie traci wątki. On zbiera myśli bardzo długo i długo też szuka słów. I to widzą sami demokraci. Przed tą debatą w stacji CNN wykonano taką ankietę, która była skierowana do sympatyków demokratów i 56% z nich zagłosowało za zmianą kandydata, że sami wyborcy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych uważają, że Joe Biden no, nie powinien ubiegać się o reelekcję, a przypominam, że jest to ankieta jeszcze sprzed tej debaty. No, sama debata, tak na dobrą sprawę, mimo że Joe Biden no, próbował jakoś tam się zebrać i na fali tego, co widzimy w innych jego wypowiedziach czy wystąpieniach gdzieś podczas wizyt różnych zagranicznych czy wieców dyplomatycznych, to i tak nie była taka zła. Ale no, nie ulega wątpliwości, że demokraci mają tam problem i duża część z nich uważa, że no, Bidena powinno się wymienić, tylko jeszcze no, problem polega na tym, że do wyborów w Stanach Zjednoczonych, do 5 listopada, czasu zostało niewiele. Jeśli nie Biden, to kto? A jeszcze sam Biden musiałby chcieć zrezygnować z tej nominacji. I tutaj ciekawostka, pewien miliarder, Reid Hoffman, który jest jednym ze stronników Bidena, który wpłacał na jego kampanię ogromne sumy pieniędzy. To jest ten człowiek, który był twórcą popularnego takiego portalu LinkedIn. Powiedział, że no Biden jest
słabym kandydatem. To ewidentnie widać. I widać też marazm w sztabie i to, że tam panuje naprawdę taka ponura atmosfera, ale byłoby szaleństwem wymieniać tak istotnego kandydata, który jeszcze dodatkowo ma za sobą cały sztab Białego Domu, bo jest urzędującym prezydentem chwilę przed wyborami. No cóż, można to tylko powiedzieć, że jeśli ktoś ocenia w tej debacie Donalda Trumpa jako również podstarzałego człowieka, który no nie był tak agresywny i błyskotliwy, jak do tej pory go znamy, to ja myślę, że to dlatego, że Trump był w jakiś sposób troszkę też onieśmielony demencją Bidena, co wypunktował podczas jednej z wypowiedzi, gdzie powiedział po prostu, że on nie tylko nie rozumie, co Joe Biden chciał powiedzieć, ale domyśla się, że nawet sam Joe Biden tak na dobrą sprawę nie wie. No to widać dokładnie. Zresztą redaktor Michalkiewicz kiedyś w swoim jednym z licznych wystąpień zauważył, że no, w monarchii ciągłość państwa zapewnia monarcha, ale w demokracji już nie jest tak wesoło, no i muszą ten ciężar wziąć na siebie tajne służby. No i między innymi też dlatego powstaje ten tak zwany deep state, dla którego Biden jest bardzo wygodną marionetką, chociaż teraz trudno chyba będzie przekonać Amerykanów, żeby Bidena wybrały i na kolejną kadencję. Biden sam zadeklarował na wiecu ostatnio, że nie zamierza się wycofywać, a mówi się o tym, że mogłaby go zastąpić, uwaga, uwaga, Michelle Obama, czyli była pierwsza dama. Nie udało się z Hillary Clinton taki manewr. Teraz Michelle Obama, która no, praktycznie nie prowadziła nigdy działalności politycznej, co by było dość zaskakującym krokiem, no bo wiadomo, że Kamala Harris jako skrajna lewaczka jest w USA raczej niewybieralna w sensie zdobycia tej przewagi głosów elektorskich. Natomiast no, my mamy takie przeświadczenie, że no, Trump by zakończył na pewno wojnę na Ukrainie, bo o tym mówi dużo. No, można mówić, że Trump w ciągu 4 lat nie rozpętał żadnej wojny, no ale na przykład zaangażował tam trochę Stany Zjednoczone bardziej w działania na przykład w Syrii, czy też opuścił swoich kurdyjskich sojuszników na łaskę Turków. Także było wiele wydarzeń, które były zaprzeczeniem deklaracji polityki Trumpa, a poza tym no, tu odsyłam do programu sprzed wczoraj z Mateuszem Piskorskim, gdzie no, padły takie sformułowania, że Trump może wręcz doprowadzić w tej swojej nieprzewidywalności ostatecznie do eskalacji konfliktu na Ukrainie. No, najpierw będzie próbował go zakończyć, ale jeśli nie uda się w jego rozumieniu, no to może dążyć do eskalacji. Także jest to moim zdaniem z naszej perspektywy, no nie mówię z perspektywy Stanów Zjednoczonych być może rzeczywiście lepszy jest wybór Donalda Trumpa, bo Donald Trump będzie agresywnie walczył przeciwko tym siłom, które chcą zakończenia amerykańskiej hegemonii na świecie. Tylko czy z punktu widzenia polskiego to jest wybór lepszy? Ja bym powiedział, że jest to wybór trochę tak jak z greckiej tragedii, czyli klasyczny wybór między złem a złem. Kto jest tym złem mniejszym? Trudno powiedzieć, bo wiemy, że no na pewno jeśli Joe Biden będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych przez kolejne 4 lata, no to nie będzie on formalnie, realnie sprawował władzę. Realnie władzę będzie sprawował ten deep state. Ja bym tylko jeszcze jedno zdanie dodał, dlatego że zwróciłeś uwagę, że Donald Trump kilkukrotnie podkreślał, że on tę wojnę bardzo szybko zakończy. No, skądinąd Donald Trump jest znany ze swego populistycznego języka. Dla niego składać deklaracje bez pokrycia to jest chleb powszedni. Ten polityk jest w stanie wszystko obiecać Amerykanom, no i to się sprawdzało do tej pory. Ale jedną rzecz warto podkreślić w kontekście wojny na Ukrainie. Otóż podczas pierwszego wyścigu do fotela prezydenckiego Donald Trump został bardzo mocno poparty przez amerykańskie lobby zbrojeniowe, przez szkoły mundurowe, przez całą tę amerykańską zbrojeniówkę i sektor mundurowy. Co to znaczy? To znaczy, że w interesie Trumpa jest
kontynuowanie wszelkich możliwych działań militarnych i to miało miejsce także za jego prezydentury. Więc jeśli dziś ktokolwiek z Państwa wierzy, że Ameryka robi dobry interes na wojnie na Ukrainie, że tam prezentuje swoje rodzaje broni, które może testować albo oferować światu do zakupienia u nich, może tą wojną straszyć świat i tak jak Polska może ulec tej presji, że oto zaraz Putin pójdzie dalej i dlatego trzeba się zbroić i mamy efekt w postaci tam zamówienia na setki HIMARS-ów, na czołgi M1 Abrams, na te samoloty F-35 i tak dalej, no to z punktu widzenia amerykańskiej zbrojeniówki nie ma chyba lepszego scenariusza. Także Donald Trump, który jest reprezentantem, jest wręcz lobbystą amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, jest człowiekiem, który zdecydowanie zrobi wszystko, żeby no, ten przemysł zbrojeniowy miał rynek zbytu. A najlepszym rynkiem zbytu, jak wiadomo, jest wojna. No oczywiście, że tak. Jest to Trump, jeśli pamiętają Państwo jego wizytę w Polsce, wtedy wystąpił jako, można powiedzieć, sprzedawca roku, że on nam tu będzie sprzedawał broń, on nam tu będzie sprzedawał nośniki energii i tak dalej, i tak dalej. No to w końcu to jest biznesmen, no, z tego się tak łatwo nie wychodzi. Także ja uważam, że rzeczywiście Trump będzie dobrym prezydentem dla podtrzymania upadającej hegemonii Stanów Zjednoczonych. Czy to dobrze dla nas, to już bym polemizował. No, nie, ale z drugiej strony, czy Biden będzie lepszy, to tam jeszcze powiedzieć. Jest kwestia kryzysu migracyjnego, który pojawił się na tej debacie i kryzysu migracyjnego, który w jakiś stopniu też dotyczy Polski. No i widzicie Państwo, jak nas to dotyka, gdzie my nie mierzymy się nawet z promilem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I to też jest kolejna rzecz, że jeśli oczywiście dobrze życzymy Amerykanom i serce mamy po tej stronie, co powiedzmy Teksas i republikanie amerykańscy, no to zdecydowanie powinniśmy popierać Trumpa, który od lat deklaruje, że z tym zrobi porządek i z tym akurat robił porządek, to trzeba mu oddać, że zabezpieczy granice, że wywali ze Stanów Zjednoczonych wszystkich nielegalnych imigrantów i że będzie jeszcze bardziej pilny tego, żeby żadni terroryści nie przedostawali się na teren Stanów Zjednoczonych. Tylko znów wracamy do perspektywy Polski. Z naszej perspektywy, proszę Państwa, niestety polityka czy ocena polityczna jest brutalna. Im Stany Zjednoczone są słabsze, tym mniejszy nacisk mogą wywierać na państwa takie jak Polska, bo będą miały problemy wewnętrzne. Więc jeśli Ameryka zostanie zdestabilizowana, tak jak to mówiliśmy Państwu z 2 miesiące temu, po takim kryzysie, który miał miejsce chociażby w Teksasie, gdzie ci migranci z Meksyku no, po prostu masowo przedzierali się w ciągu ostatnich miesięcy do Stanów Zjednoczonych, to amerykańska polityka będzie musiała tym problemem się zająć i tym problemem żyć. I owszem, Stany Zjednoczone są na tyle dużym, silnym państwem, że są w stanie działać, jak to mówi Bartosiak, wielowektorowo. Ale z drugiej strony no, są też priorytety w tych wektorach. Więc jakimże priorytetem będzie wywieranie nacisku na Polskę w przypadku spłacania tego mienia bezspadkowego, pożydowskiego, w obliczu rosnącego kryzysu migracyjnego w Stanach, w obliczu tego też, co się pojawiło na debacie, czyli zagrożenia terrorystycznego, gwałtów, różnych konfliktów religijnych, społecznych itd. Im większa destabilizacja w Stanach Zjednoczonych, tym większy spokój u nas. No cóż, to może tyle, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Używając terminologii nie doktora Bartosiaka, robimy sobie ze Stanami pauzę strategiczną i wracamy bliżej, wracamy do Europy, bo były wybory też europarlamentarne. No i można powiedzieć, niektórzy już się tak bali, oj, Europa brunatnieje, tu Zjednoczenie Narodowe, które, no, którego los się waży tak naprawdę dzisiaj, bo dzisiaj odbywa się pierwsza tura wyborów we Francji. Za niecałe 2 godziny będziemy mniej więcej wiedzieć już, jak zagłosowali Francuzi. Wiemy już, że frekwencja jest rekordowa, a sklepikarze w Paryżu już zabezpieczają swoje sklepy przed spodziewanymi iluminacjami z płonących samochodów. No, AfD w Niemczech na 2. miejscu, Konfederacja w Polsce na 3. i tak dalej, ale można powiedzieć, wiele się musiało zmienić, żeby wszystko zostało takie samo.
Tak, niestety trzeba przyznać, że pomimo tego, iż upajamy się sukcesem prawicy w Europie, no to tak na dobrą sprawę to jeszcze niczego nie zmienia. To fakt, bo proszę Państwa, mandatów w Europarlamencie jest 720, natomiast te siły prawicowe mogą w tym momencie mówić, no powiedzmy, o jakichś 150 mandatach. Ja sobie tak to wyliczyłem, dlatego że w puli jest teraz około 130 mandatów z takich dwóch europejskich partii, to jest Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów oraz Partii Tożsamość i Demokracja. Znaczy mówię partii, to są frakcje w Europarlamencie. Czyli jest 130 tych mandatów plus jest jeszcze około 100 mandatów dla posłów niezrzeszonych, z czego połowa z tej setki to są nowi posłowie, tacy jak Grzegorz Braun. No i pod tym kątem można optymistycznie zakładać, że kilkudziesięciu z tych niezrzeszonych posłów dołączy do tych właśnie europejskich konserwatystów i utworzy taką frakcję liczącą około 150 członków. No ale wciąż 150 osób w Europarlamencie wiosny nie czyni, chociaż w kontekście politycznym to akurat dobrze. Bo mam tu oczywiście na myśli ten nieudany projekt Roberta Biedronia, który tak się nazywał, więc może inaczej. Nie daje nadziei jeszcze na powrót sił prawicy tam i na takie istotne zaznaczenie obecności, ale jest to wciąż jeden z najlepszych wyników, jakie kiedykolwiek pojawiły się w Parlamencie Europejskim. Teraz już będzie to siła, którą trudno będzie zlekceważyć i tutaj wypisałem sobie kilka właśnie takich państw, w których partie prawicowe odniosły znaczący wynik. Jest to między innymi w Austrii, Austriacka Partia Wolności, gdzie jak Państwo poszukacie w sumie tej, a jak i każdej innej partii, o której zaraz powiem, to wszystkie mainstreamowe media, wszystkie, każdy artykuł zaczynają od słowa skrajnie prawicowa. Co mnie już bawi, dlatego że jeśli ktoś z Państwa zna pojęcie okna Overtona, to sobie trzeba pomyśleć, no jeśli to jest skrajna prawica, to co jest tak naprawdę na prawo od tych partii, bo to są partie no tak jakby jeszcze w miarę lajtowe, jeśli chodzi o poglądy prawicowe, no tak jakby jak Polska Konfederacja. No ja co najmniej myślę sobie, że jeśli Konfederacja jest skrajną prawicą, to gdzie by uplasować takiego Wojciecha Olszańskiego z jego ruchem kamradzkim. No, chociaż tutaj można by się zastanawiać, co jest kryterium prawicy, no ale powiedzmy chodzi o formę, przekaz, no i radykalizm postulatów. Nie, ja tylko powiem jedno, jak widzę w anglojęzycznej Wikipedii na przykład, w opisie jakiejś organizacji far right, neonazi i tak dalej, to mówię, dobra rekomendacja. Tak, to jest dobra rekomendacja, zwłaszcza z mainstreamu, ale tak jak mówię, oni no szachują nas tym oknem Overtona, próbując zrobić z normalnych ludzi prawicy jakąś skrajność. Do skrajności to jeszcze daleko. Wiem coś o tym, dlatego że ja sam własne poglądy myślę, że mógłbym uplasować jako skrajnie prawicowe i mnie to w żaden sposób nie obraża, mimo że jestem też wolnościowcem, ale myślę, że do ludzi, których dziś nazywa się skrajną prawicą, to mi jeszcze daleko w kontekście właśnie tego, że z mojej perspektywy oni są bardzo ugodowi, bardzo konformistyczni, no ale niech będzie. Więc mamy w tej Austrii tą Austriacką Partię Wolności, która zdobyła 6 mandatów do Europarlamentu i możecie Państwo powiedzieć, no to nie aż tak dużo, przecież Konfederacja też 6 mandatów wzięła, ale z drugiej strony Austria jest dużo mniejszym państwem niż Polska, przysługuje im mniejsza pula mandatów, więc to oznacza, że ta Austriacka Partia Wolności zdobyła co czwarty głos w kraju. Około 25% wyborców zagłosowało na tę siłę polityczną i to jest naprawdę istotny wynik w kontekście skrajnej prawicy i Austrii. Tu po prostu zrobię taką wymowną pauzę. Jakby, mam nadzieję, że każdy się domyśli. Byli tam jacyś malarze. Tak, właśnie, że każdy się domyśli, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o Polskę, no to właśnie to jest to Konfederacja też z 6 mandatami, ale tu wynik dużo słabszy w porównaniu do Austrii, bo tylko 12%, a jednak aż 12%, dlatego że jest to najlepszy dotychczasowy wynik Konfederacji, nie licząc oczywiście sondaży. I to daje Konfederacji trzecie miejsce polityczne w wyścigu wyborczym w naszym kraju, więc jest to bardzo optymistyczne założenie. Poza tym mamy jeszcze Węgry, które są taką ostoją, powiedzmy, prawicy w Europie, które są takim głosem
no, bardzo zdroworozsądkowym, jeśli chodzi o konserwatyzm w Europie. No i tam bez zaskoczenia partia Fidesz Viktora Orbana dostała 40%. To jest no, ciut mniejszy wynik, niż oni mogliby się tam spodziewać, ale jednak to jest dalej wynik przytłaczający, jeśli chodzi o mandat władzy. Natomiast ciekawostka, dlatego że tutaj bardzo dobry wynik zrobiła taka skądinąd nieduża partia, Micha Zang, z której przedstawicielem kiedyś rozmawialiśmy na naszej antenie, tu w emisji. Możecie Państwo sobie zobaczyć ten wywiad. No, tam było jakieś tytuły, już nie pamiętam, ale coś w stylu właśnie, jakie Węgrzy mają zdanie o Polakach, czy za co kochają Polskę. Swego czasu w ogóle dużo robiliśmy też reportaży z Węgier, a ten przedstawiciel Micha Zang przyjechał do nas po tym wszystkim, więc to bardzo miłe było spotkanie. No i ta partia zrobiła 7%. I dlaczego tak się rozwodzę nad tą Micha Zang? Bo sprawdziłem, jaki wynik zdobyła inna węgierska partia, która dotychczas była znana jako właśnie jeszcze bardziej prawicowa od Fideszu Viktora Orbana, czyli Jobbik. Jobbik to byli ludzie, którzy stwierdzili, że Orban to jest taka udawana prawica, oni są prawdziwymi węgierskimi narodowcami, po czym dostali się do Europarlamentu i zmienili o 180 stopni narrację. Nagle Unia Europejska zaczęła pasować, nagle poczuli konfitury i żal było się rozstawać z Grytem. Doszło do tak zwanej wipleryzacji Jobbiku. Tak, to jest rzeczywiście dobre określenie w kontekście już historycznym. No więc nie wiem, czy wiesz, jaki Jobbik dostał wynik? No wiem. Cały 1%. Tak, cały 1%. I to, proszę Państwa, jest bardzo pocieszające, bo to pokazuje, że przynajmniej na Węgrzech wyborcy nie darują zdrady. I ja pamiętam, jak rozmawialiśmy tu z tymi ludźmi z Micha Zang, to mimo tego, iż byli niezwykle sympatyczni, bardzo logiczni, to ja tak patrzyłem na to troszkę pobłażliwie, że no tak, ale co oni mogą? No nie mają finansowania, nie mają dotacji. Ale jak dotacji. Widzisz, tu może warto dodać jakby całą historię w pigułce, że Jobbik w pewnym momencie już podchodził pod 20%, no i właśnie zaczął się proces wipleryzacji, który skończył się rozłamem, właśnie powstaniem Micha Zangu. 5 lat temu Micha Zang w wyborach europarlamentarnych dostał, jak pamiętam, jakieś 3% z ogonkiem, czyli nie przekroczył progu, ale w wyborach parlamentarnych potem już wszedł do parlamentu. Mają tam, zdaje się, obecnie 6 posłów tam na niecałe 200. I teraz będą mieli ten jeden mandat europarlamentarny, no a Jobbik poszedł z ichnimi, powiedzmy, z ichnią platformą i lewicą w jednym bloku w ostatnich wyborach parlamentarnych. No i jak teraz kończy, to widzimy. No więc, jak powiedziałeś, wipleryzacja przynajmniej na Węgrzech się nie opłaca. Przez wipleryzację... Czy Przemysław Wipler słyszy? No, ale czy Przemysław Wipler? Przemysław Wipler działa na innej płaszczyźnie. On działa w Polsce i tutaj okazuje się, no, tu się okazuje niestety, że dla wyborców w naszym kraju wciąż postawa takiego polityka, który ani nie jest do końca za, ani przeciw, jest chyba taką idealną. Ja pamiętam w swoim dzieciństwie mój tata punktował Aleksandra Kwaśniewskiego, ale w sensie negatywnym, bo mówił, no, z perspektywy aktora, że Kwaśniewski to taki człowiek, który potrafi przez godzinę mówić, żeby nic nie powiedzieć. No a jednak Aleksander Kwaśniewski był 2 kadencje prezydentem Polski i historycznie przez wielu Polaków oceniany do tej pory jest jako chyba najlepszy prezydent, jakiego mieliśmy. Właśnie dlatego, że on jakoś szczególnie nikomu się nie naraził, ale też nie zrobił absolutnie nic dobrego. A ile złego zrobił, no to w tych naszych kręgach prawicowych myślę, że wiemy. No wracając jednak do tej partii Micha Zang, czyli Moja Ojczyzna, bo tak brzmi nazwa po węgiersku, to jest to pocieszające, że przynajmniej tam na Węgrzech dalej ta opcja prawicowo-narodowa jest bardzo silna. Mnie to wewnętrznie bardzo cieszy, bo jak powiedziałem, byliśmy z kamerą na Węgrzech kilka razy i za każdym razem skala ciepłego przyjęcia nas, Polaków, przez Węgrów była no wręcz nie do zapomnienia. Także kto nie był na Węgrzech, to polecam wszystkim, kto jest polskim patriotą, tym bardziej powinien się no choćby 15 marca wybrać. No zachęcam, ja byłem w tym roku i naprawdę jest to bardzo ciekawe przeżycie, bardzo takie budujące też, muszę powiedzieć, w porównaniu z tym, co się widzi u nas.
Jeszcze jedna partia została, o której nie wspomniałem, a zostawiłem sobie ją na koniec, bo to jest chyba najbardziej istotna partia, oprócz oczywiście Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, chociaż teraz się mówi już Jordana Bardelli, czy Bardelliego, ale to może ty omówisz, bo ty jesteś świeżo po rozmowie z Marianem Miszalskim, czyli ten temat Francji jakby masz jeszcze na gorąco, a ja chciałem wspomnieć o partii z ciut bliżej wobec Polski, czyli z partii, znaczy z Niemiec i partii Alternatywy dla Niemiec, która zdobyła 16% w tych wyborach i w skali wielodziesięciomilionowego państwa takiego jak Niemcy, 16% to jest bardzo dobry wynik, ale mało tego, to jest drugi wynik w ich kraju. Oni tak naprawdę po tej koalicji tam chadecko, jakiejś tam demokratyczno-chrześcijańskiej i tak dalej, robią drugi wynik, Alternatywa dla Niemiec. Co więcej, wielu publicystów sugeruje, że no, są ku temu poważne przesłanki, by zakładać, że to właśnie Alternatywa dla Niemiec, a nie Zjednoczenie Narodowe, będzie przewodzić tej frakcji w Europarlamencie, do której przyłączą się kandydaci czy europosłowie Konfederacji. Nawet zaproponowano już nazwę, suwereniści. Tak ma się nazywać ta frakcja. Jeszcze jest, ja tu może dodam, jeszcze z Bułgarii taka partia, z którą też, z przedstawicielem też się spotkałem tutaj w Łodzi niecałe 2 miesiące temu, partia Odrodzenie, która zaliczyła 14-procentowy wynik w kolejnych wyborach w Bułgarii, bo tam od kwietnia 2021 roku Bułgarów już proszono do urn 6 razy. I Odrodzenie startowało z wynikiem 2,41 w kwietniu 2021 roku, a teraz powtórzyło wynik sprzed roku i to jest niecałe 14%, 13,8. Tam to się przekłada chyba na 3 mandaty w Europarlamencie i oni też w tych suwerenistach, prawdopodobnie będą. Natomiast jeśli chodzi o Zjednoczenie Narodowe, to tak, Zjednoczenie Narodowe wygrało wybory we Francji, zdobywając 30% poparcia, więc to jest wielka, wielka siła. Ale zobacz, że tutaj, tak oddając prawdę i zachowując pewien obiektywizm przekazu, tu wiplaryzacja się udała. Tu jednak właśnie to złagodzenie przekazu, wystawienie na lidera takiego młodego człowieka, który właśnie tak jak tutaj Mencen i Wippler, media społecznościowe i tak dalej. To odsyłam do rozmowy z Marianem Miszalskim. To wynika po prostu z francuskiej ordynacji wyborczej, bo to są jowy w dwóch turach. Nie ma tutaj czasu, żeby się rozwijać, ale mniej więcej to jest tak, że właśnie to są, tak jak mamy w Senacie, jowy, tylko że trzeba w pierwszej turze albo zebrać połowę głosów, a jak nie, to jest druga tura i tam już jest większość tak zwana względna, czyli tak jak u nas, więc to właśnie powodowało, że Front Narodowy, jeszcze jako Front Narodowy, potrafił zebrać po 15% poparcia w wyborach parlamentarnych i mieć dosłownie kilka mandatów na 570, tam 6 czy 8. Ostatnio zresztą Front Narodowy już jako Zjednoczenie Narodowe zebrał 20 parę procent i raptem 80 kilka mandatów na 570, więc widzicie Państwo, jaka dysproporcja, 20% głosów i kilkanaście raptem procent mandatów, więc to jest spora różnica. Natomiast tak, we Francji widać symptomy przełamania pewnego rodzaju kordonu sanitarnego, tak zwanego paktu republikańskiego wokół Zjednoczenia Narodowego, jeszcze zategretowanego w latach 80. po takim jednym szoku, kiedy Front Narodowy zaistniał na jedną kadencję w Zgromadzeniu Narodowym, dlatego że właśnie wtedy zmieniono tą ordynację, o której mówiłem, na proporcjonalną i nagle pojawiło się w ławach parlamentarnych kilkudziesięciu deputowanych z Frontu Narodowego. Więc była taka mowa, że niezależnie od tego, jak tam się układają wyniki, to wszystkie te partie będą się wzajemnie popierać w drugich turach na rzecz tego, żeby nie wygrał kandydat Frontu Narodowego, czy teraz już Zjednoczenia Narodowego. I widzimy teraz, że z jednej strony dochodzi do rozłamu w jeszcze bardziej radykalnej na prawo partii Reconquista Erika Zemmoura i bodaj siostrzenica Marine Le Pen, czyli Marion Maréchal, no, porozumiała się ze swoją krewną.
swoją ciotką, Marine, i z drugiej strony część postgolistowskiej takiej partii, czegoś w rodzaju naszego PiSu, partii Republikanie, Ciottiego, gdzie też doszło do rozłamu, też zadeklarowała współpracę z Marine Le Pen. Więc widać, że ten kordon sanitarny pęka, a elektorat, patrząc na wyniki wyborów europarlamentarnych, Zjednoczenia Narodowego, Rekonkwisty i części Republikanów, to już może dać nawet, no, dowiemy się za niedługo, może dać nawet 40%. A to już jest większość, która, no, według sondaży, według badań, to będzie ponad 200 mandatów. Ponad 200 mandatów na 570 w Zgromadzeniu Narodowym. I tak naprawdę zobaczymy, co wyjdzie w praniu za tydzień po drugiej turze. Ja myślę, że tutaj warto by na koniec jako puentę dodać jedną myśl, że mimo tego, że w Europie te ruchy prawicowe, no, jeszcze nie są u władzy, no to jednak jest to już taki pozytywny symptom i sygnał do tego, że idą zmiany. Czym one są podyktowane, to można by oddzielny program zrobić, bo myślę, że tutaj bardzo dużo można by powiedzieć chociażby o napływie imigrantów, o tym, co się wydarzyło podczas ostatnich 2 lat tych lockdownów, których, no, nie można nazywać po imieniu, ale wiecie Państwo, o czym mówię, co teraz dzieje się w kontekście nie tylko wojny na Ukrainie, ale w ogóle zabezpieczenia naszych granic, o czym z kolei za chwilę powiemy. No i to wszystko prowadzi nas ku temu, że w Europie te nurty prawicowe będą przybierać na znaczeniu, i bardzo dobrze. Więc jako puentę myślę, że można by pokazać jedno nagranie też, które pochodzi już z początku czerwca, ale jak najbardziej łapie się do naszego programu na podsumowanie minionego miesiąca, czy mijającego miesiąca. Zanim tylko je pokażemy, to ja muszę powiedzieć jedno zdanie. To jest z kolei dowód na to, że z kolei wipleryzacja, jak pokazuje przykład węgierski, szkodzi, ale w Polsce radykalizacja nie szkodzi. Tak, u nas radykalizacja zdecydowanie nie szkodzi. W tym przypadku dała najlepszy wynik w partii prawicowej, czyli w Konfederacji. I to wynik, który pozwolił z drugiego miejsca wskoczyć na europosła. Mam oczywiście na myśli Grzegorza Brauna. Może pokażmy, o czym mówimy. Tutaj dźwięku nie będzie. Możecie Państwo zobaczyć tylko o ten symboliczny filmik, który pokazuje kopiec Kościuszki w Krakowie i znikającą z masztu ukraińską flagę. To była akcja tuż przed eurowyborami. No i wszyscy wiedzą kto, ale dowodów na to żadnych nie ma. Tam na miejscu kamery chyba umyślnie nie było. Było za to kilka osób z parasolami, które skutecznie zasłoniły miejscowe kamery przemysłowe strzegące tego miejsca. A sam Grzegorz Braun po tej akcji powiedział, że on po prostu wybrał się na kopiec Kościuszki, chciał sobie popodziwiać Kraków i zupełnym przypadkiem w jego ręce trafiła flaga, którą, jak określił... Nie, bo stwierdził, że zgubiono po prostu, ewidentnie ktoś zgubił tą flagę, no i trzeba ją odesłać Ale do właściciela. On wręcz powiedział, że on trafił tam na flagę, która nie powinna w tym miejscu być. Nie powiedział, że zdjął tę flagę, nie powiedział, że w jakikolwiek sposób ona tam powiewała, czy gdzie nie powinna być. On po prostu wyraził pewne zaskoczenie. Zabłąkała się. Tak, on wyraził zaskoczenie, że idąc na kopiec Kościuszki znalazł flagę, która nie powinna tam się znaleźć. No i cóż, no i jakby w przeciwieństwie do czasem krytykowanej jeszcze w mediach akcji z gaśnicą, tutaj Braun dopilnował wszelkich standardów demokracji, parlamentaryzmu i obyczajów dobrych. Tę flagę ładnie złożył i odniósł do najbliższego konsulatu ukraińskiego jako znalezioną, niekradzioną. No i dobrze, to pokazuje, że można i nawet trzeba. No szkoda, że ta flaga tam wróciła, ale to należałoby się spytać w ogóle... bo tam jest jakiś komitet kopca Kościuszki, który nie wiadomo w jakim trybie jest powoływany. Tutaj dość wnikliwie w tej sprawie kopał redaktor Warzecha. Może warto się też nad tym pochylić.
Bo jakieś tam gremium, przepraszam za wyrażenie, kilku profesorków sobie decyduje, że nie, my tutaj twardo będziemy tą flagę ukraińską. No, powiem tak, no może dobrze, żeby wiatr wiał tak mocno, zwłaszcza jak teraz burze przechodzą gdzieś tam w Małopolsce, żeby tą flagę konsekwentnie zdmuchiwał. Tak tego bym sobie życzył. Także no może tym akcentem zakończmy. Tym bardziej, że to jest dobre porównanie, bo powiedziałeś o tym, żeby wiatr wiał, a ja, proszę Państwa, myślę sobie, że wobec tego, no nie było tego w zapowiedzi, ale jeszcze w czerwcu zdarzyła się jedna rzecz, o której chcieliśmy Państwu powiedzieć, zanim przejdziemy do ostatniego tematu, mianowicie właśnie o zmieniających się wiatrach w geopolityce. Dlatego, że oto nasz prezydent Andrzej Duda poleciał z wizytą do Chin i zaprezentował się tam tak, że można stwierdzić, że właśnie przynajmniej na tym odcinku politycznym wiatry trochę ulegają zmianie. Żeby się Państwo ten człowiek zachowywał poważnie. No właśnie, zobaczmy, jak się zachowywał, bo jest na tyle dobry materiał z jego wizyty, który został opublikowany na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta RP, że myślę, że po prostu warto Państwu to pokazać. Ogromnie dziękuję za zaproszenie do złożenia tej drugiej oficjalnej państwowej wizyty w Chinach. Jest dla mnie bardzo ważna w znaczeniu symbolicznym budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Dzisiejsza moja obecność tutaj w Pekinie, tym razem z moją małżonką, z Agatą, za to zaproszenie bardzo dziękuję, także w jej imieniu, jest dla mnie bardzo ważna symbolicznie. W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent Rzeczypospolitej w głębokim poczuciu tego, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowały się także i w przyszłości. Panie prezydencie, ja mam nadzieję, że one będą zawsze oparte na wspólnych ideałach, bo one są oparte na wspólnocie ideałów i także i dobrze pojętych interesów od 75 lat, od wtedy, kiedy rzeczywiście zostały pomiędzy naszymi krajami ustanowione. To są dobre relacje dyplomatyczne, to są dobre relacje polityczne, to są dobre relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku. One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że one takie zawsze będą w przyszłości. Cieszę się ogromnie, że także dzięki, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem, tego, że pan prezydent nazywa mnie przyjacielem. Wierzę w to głęboko, przyczyniamy się do umacniania światowego pokoju, a także zdążamy do budowania pokoju tam, gdzie dzieją się sytuacje niespokojne. No więc tak widzi tę wizytę Kancelaria Prezydenta Polski i myślę, że jest to nie najgorszy przekaz jak na dwie minutki. Nie można powiedzieć, że tutaj prezydent Duda jakoś, no nie wiem, nadwyrężył nasze zaufanie, czy w jakikolwiek sposób źle nas reprezentował. Tym razem takie komentarze, że właśnie, że super, że poleciał, że wzniósł się ponad te podziały polityczne, no, dominuje w nurcie medialnym. Ja pozwoliłem sobie trochę artykułów na ten temat przeczytać i raczej są to pozytywne komentarze. Chodziło oczywiście o 75 lat nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową. Jedyne zastrzeżenie ze strony dziennikarzy i publicystów w Polsce jest takie, że w sumie prezydent Duda no niewiele ugrał na tej wizycie dla nas. Bez wątpienia Chiny dużo więcej z tego miały, co jest ciekawe, możecie Państwo się za głowę złapać, bo cóż z małej Polski duże Chiny mogłyby mieć. A jednak jest to pewien sukces taki dyplomatyczny, dlatego że Chiny tą wizytą z taką dużą pompą i z takim wydźwiękiem międzynarodowym pokazały, że mają dosyć poważnego, stabilnego partnera w Europie
i to w czasie wojny na Ukrainie. Mimo tego, że Polska jest przecież no, jednym z największych sojuszników Ukrainy i stoi zdecydowanie przeciwko Rosji, a Chiny są raczej wrzucane do tego obozu razem z Rosją, no to jednak mimo tych podziałów Chiny właśnie pokazały, że nie Niemcy, nie Francja, a Polska tutaj bardzo blisko Rosji jest takim stabilnym partnerem, bo do tej pory takimi partnerami dla Chin w Europie były głównie jakieś były republiki radzieckie, jakieś kraje na Bałkanach, a tymczasem właśnie Polska, więc Chiny tyle z tego mają i myślę, że jest to sensowne. Natomiast jeśli chodzi o udział naszego prezydenta w obchodach, to on jeszcze oprócz samej wizyty w Pekinie i spotkania z przewodniczącym Xi Jinpingiem wziął udział także w forum ekonomicznym w Dalian oraz polsko-chińskim forum ekonomicznym w Szanghaju, gdzie, no jak sam twierdzi, reprezentował Polskę i nasze firmy najlepiej jak się da. Więc jest to pozytywny sygnał na przyszłość, bo mimo tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jednak tutaj obowiązują bardzo wysokie normy, jest dużo limitów i blokad na chińskie produkty, to dalej dużo polskich firm produkuje z sukcesem różne przedmioty, różne usługi oferuje, właśnie bazując na chińskich komponentach, na zamówieniach z Chin i dobrze, bo to sprzyja rozwojowi. Tutaj nieraz na antenie misji mówiliśmy, że fatalnie się stało, że ten taki wielki hub przeładunkowy, który miał powstać w Łodzi swego czasu, no nie doszedł do realizacji. No niemniej jednak pociągi z Chin docierają do Polski, tutaj są rozładowywane i jak mówię, no to daje duży taki zastrzyk gospodarczy dla naszych firm, dlatego że to nie tylko jest, jak mówią wrogowie tego zbliżenia z Chinami, zalew naszego rynku ich produktami, co też oczywiście ma miejsce w jakimś stopniu, ale to przede wszystkim jest otwarcie się na różnego rodzaju produkty i usługi, z których dopiero my tu na miejscu możemy coś sensownego stworzyć, coś na ich bazie zbudować i sprzedać pod własną marką, więc to jest bardzo pozytywne. Natomiast dla znów obiektywności przekazu dodałbym tu łyżkę dziegciu do tego wszystkiego, bo znów wracam do tej myśli, że duża część naszych widzów lubi sobie wybierać dobrych i złych, więc Chiny moim zdaniem nie są państwem ani dobrym, ani złym z perspektywy Polski. Nie jest to bohater naszej bajki, dlatego że Chiny przede wszystkim przodują na świecie w różnych systemach kontroli obywateli. To Chiny są prekursorami rozwiązań w stylu nie tylko pieniądz bezgotówkowy, ale taki z terminem ważności. To Chiny mają system punktów oceny społecznej. To w Chinach naprawdę dużo jest takich nowoczesnych, zaawansowanych systemów już bazujących na sztucznej inteligencji, które rozpoznają, inwigilują, a nawet prześladują swoich obywateli. I pod tym względem myślę, że trzeba bardzo uważać na to, na jakim szczeblu i na jakich płaszczyznach nasze władze zawierają jakieś umowy z Chinami, bo może być tak, jak jeszcze niedawno za rządów Prawa i Sprawiedliwości nasi, w cudzysłowie oczywiście to mówię, wielcy przyjaciele i sojusznicy z Bliskiego Wschodu, czyli Izrael, podzielili się chyba najbardziej niebezpiecznym oprogramowaniem, jakie mieli do zaoferowania, czyli Pegasusem, to jest systemem służącym władzy w Polsce wyłącznie do inwigilacji, prześladowania, lustrowania swoich obywateli, w tym przypadku opozycji, dziennikarzy. Więc Chiny mają moim zdaniem pod tym względem jeszcze więcej do zaoferowania. Jeśli pamiętamy takie projekty jak Polska bezgotówkowa, jeśli mamy świadomość tego, że tutaj zarówno obóz Mateusza Morawieckiego, jak i Donalda Tuska chce wyjść przed szereg w unowocześnianiu Polski w stronę właśnie cyfryzacji, ale też takich różnych właśnie algorytmów, które służą profilowaniu obywateli, no to Chiny moim zdaniem są bardzo niebezpiecznym partnerem i jeśli władza nasza za bardzo zbliży się do Chin, to też nie będzie dobrze. No cóż, proszę Państwa, to jest gra interesów. I nie wiedzieć, czemu wszyscy uważają, że w stosunkach międzynarodowych mamy jakieś przyjaźnie odwieczne jeszcze do tego. Nie, to jest gra interesów. I teraz, proszę Państwa, w naszym interesie jest
dobrze żyć z Chinami, tym bardziej, że Andrzej Duda mówił o tym, że on jeszcze będzie tam rozmawiał, bo być może zgubił telefon do Mińska, żeby może tam Chiny poprosiły Mińsk, żeby nam nie przysyłał tylu tych uchodźców. No, jeśli tak, no to imigrantów w zasadzie. No jeśli tak, może dobrze, że przynajmniej no, Andrzej Duda myśli o tym, że no, skoro już zniszczyliśmy wszystkie nasze kanały komunikacji, że może warto rozmawiać przez tak ważnego gracza, jakim jest Pekin. Zresztą w ogóle Andrzej Duda, mam wrażenie, jest jedynym. Pytanie, czy to on sam, czy raczej ktoś mu podpowiedział, myślę, że raczej to drugie. Jedynym z polskich polityków, który tym kierunkiem chińskim się zajmuje. Jeździ tam, po raz kolejny tam pojechał, swojego zaufanego człowieka Jakuba Kumocha wsadził na ambasadora do Pekinu właśnie. Więc no, może coś się zmienia, może właśnie już jakieś ustalenia zapadły i trzeba przygotować dobry grunt pod przyszłe relacje. No ale oczywiście, proszę Państwa, ja osobiście nie życzę sobie ani fortu Trump w Polsce, ani też nie życzę sobie fortu Xi. Nie życzę sobie w ogóle żadnych obcych wojsk na naszym terytorium, ani żadnych obcych funkcjonariuszy przywożących nam to imigrantów, jak to było na zachodniej naszej granicy niedawno. No ale właśnie o granicy mowa, to musimy przejść do ostatniego wątku, czyli granicy akurat tej wschodniej. O zachodniej powiemy przy innej okazji, tym bardziej, że tam sprawa jest rozwojowa. No sprawa na granicy wschodniej też jest rozwojowa, bo początek czerwca no, został się zdominowany przez te informacje, które stamtąd płynęły. Mianowicie najpierw został dźgnięty tam nożem, czy w zasadzie taką dzidą, przez te pręty, zapory, z której tak wykpiwała Platforma Obywatelska, kpiła, że to takie nieszczelne, teraz chcą ją uszczelniać. W ogóle wcześniej to była przeciw, w ogóle, że nie wolno, nie należy budować żadnej zapory, bo to nie można, biegali tam posłowie z reklamówkami, etc. Potem okazało się, że kilka tygodni wcześniej, ze dwa miesiące, doszło do zatrzymania żołnierzy przez żandarmerię, którzy użyli broni palnej na tej granicy, strzelając no nie tylko już w powietrze, ale i pod nogi forsujących granicę imigrantów, a potem się okazało, że ten żołnierz szeregowy Sitek zmarł. No, wskutek i rozgorzała debata, czy żołnierze na granicy powinni używać broni palnej. No i mamy jakby całą zadymę. Mam wrażenie, że w tym zamieszaniu ginie nam w ogóle meritum sprawy. Zdecydowanie tak. Natomiast ja bym jeszcze przy tej okazji przypomniał Państwu jeden fakt. Zresztą nie wiem, czy w ogóle zdajecie sobie Państwo z tego sprawę, że, przepraszam, Mateusz Sitek, swoją drogą 21-letni chłopak, bardzo młody człowiek, został dźgnięty tym nożem pod koniec maja. Natomiast oficjalnie podano datę zgonu 6 czerwca. I jest to wyjątkowo obrzydliwa sprawa, dlatego że ten chłopak miał już umrzeć na drugi dzień z wykrwawienia, z różnych innych przyczyn. No i trzymano go podobno w takim stanie śmierci klinicznej jeszcze wiele, wiele dni, bo obóz władzy liczył, że uda się go jakoś dorespirować do wyborów 9 czerwca. I to jest po prostu karygodne. To jak słyszałem z przecieków komentarze personelu w tym szpitalu, gdzie Sitek leżał, no nie zostawiły suchej nitki na władzy. Ale to dlatego, że najpierw mieliśmy całą masę wypowiedzi w takim charakterze nagonki na polskich żołnierzy broniących granic, zwłaszcza tych na wschodzie, dlatego że cały czas oni byli poddawani ostracyzmowi, zwłaszcza po tym filmie Agnieszki Holland, Zielona Granica, że zachowują się jak bandyci, że nie mają prawa w ogóle w żaden sposób reagować na to, co robią ci biedni, bezbronni imigranci. A tymczasem jeden z takich imigrantów no, wykazał się na tyle brutalnością działań, że po prostu polskiego żołnierza zabił. No i tutaj to był strasznie niewygodny fakt dla władzy, która próbowała ze wszelkich możliwych sposobów zatuszować tę sprawę, że wiadomość o śmierci Mateusza Sitka miała obiec Polskę dopiero dzień po wyborach. To się w końcu nie udało. Nie będę Państwu opowiadać dlaczego, ale przyczyny były czysto fizjologiczne.
I po prostu, no jak mówię, jeśli ktoś dotarł do tych relacji ze szpitala, to można się za głowę łapać. Więc ja jakby w tym momencie daruję sobie komentarz na temat całego tego wydarzenia. Natomiast przygotowałem dla Państwa jeszcze jeden skrót na dzisiaj z wydarzenia, które miało miejsce 12 czerwca pod siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie grupa narodowców wraz z posłami Konfederacji zorganizowała taki wiec pod tytułem Ani jednego więcej. No i oto kilka wypowiedzi właśnie z tego wiecu. Piąta rano, szarość, biegną w Państwa stronę ludzie. Państwo nie wiecie, z czym biegną. Ich jest dużo, a tu stoi trzech żołnierzy. Co Państwo zrobicie? Proszę pamiętać, że ci żołnierze się czasami zwyczajnie bali. Rozumiecie Państwo, co to jest strach? W środku nocy, nad ranem, gdzie po prostu jest zagrożone życie, a jeszcze taki element jak stres. Kto tego nie przeżył, to nie wie, co to jest stres. I proszę Państwa, oni w tym stresie, ani jeden żołnierz nie wykonał prawidłowo strzelania, czyli jak był zagrożony, nie strzelał do celu. Dlaczego? Bo oni byli odpowiedzialni. I po prostu ci, którzy tam siedzą, powinni natychmiast zmienić przepisy prawne, bo żołnierz nie ma w strachu o 5 rano, jak biegną w jego kierunku, interpretować ustawy. On ma się zachowywać. Pomyślcie sobie, co muszą myśleć żony i matki żołnierzy, które żyją w świadomości od kilku tygodni jeszcze większej, że ich syn albo ich mąż może wyjść, bronić naszych granic i może nie wrócić, tylko dlatego, że będzie się bał sięgnąć po broń i bronić swoich. Wysunęli żołnierza na pierwszą linię frontu walki o to bezpieczeństwo narodowe po to, żeby potem samemu wykręcić mu ręce, w cudzysłowie rzecz jasna, żeby jego rękę powstrzymać, zanim sięgnie po broń, żeby skomplikować proces decyzyjny, który, jak to precyzyjnie opisał pan poseł profesor Andrzej Zapałowski, powinien być najdalszy, powinien być wyprany z wszelkich komplikacji. To powinien być wręcz automatyzm działania rozważnego, odważnego, ale nie budzącego wątpliwości, że kto by zagrażał bezpieczeństwu narodowemu Rzeczpospolitej Polskiej, narodowi polskiemu, temu grożą najpoważniejsze konsekwencje. Hasło śmierć wrogom ojczyzny to, szanowni państwo, nie jakiś romantyczny czy historyczny okrzyk, to nie jest fraza, która powinna być nacechowana emocją. To powinna być fraza czytana jako dyrektywa polityczna i punkt w regulaminie. Kto by godził, dybał podstępnie na bezpieczeństwo państwa i narodu, tego powinna spotkać śmierć. Ten powinien ryzykować, że poniesie śmierć. Wciągają nas w wojnę. Eskalują tę wojnę. Przygotowują nas psychicznie. Donald Tusk podczas mitingu Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie wykrzyczał, że żyjemy w czasach przedwojennych i oni to cały czas podkreślają w Sejmie. Jeszcze dzisiaj podczas debaty na te nasze tematy właśnie to podkreślano, że być może jest to czas przedwojenny. Czy w polskich, pożal się Boże, pseudoelitach władzy jest ktoś, kto mówi w ogóle o pokoju? Potrzebujemy służb, potrzebujemy policji, potrzebujemy wojska, bo oni budują etos państwa polskiego. Nasze bezpieczeństwo. A Polska, drodzy państwo, to jest coś więcej niż tylko to kulawe państwo, które jest dzisiaj. Polska to jest to, co macie w sercach, co was tu dzisiaj przywiodło. To jest to, co przywiodło wszystkich tych, którzy przyjechali dzisiaj na pogrzeb z całej Polski. Świętej pamięci żołnierza. Żołnierza, który zginął w obronie polskich granic, które od dziesięcioleci nie było żołnierza, który zginął w obronie polskiej granicy.
musi to być inspiracja dla nas. Musi to być wyraz solidarności, który się nie przełoży tylko na krótką emocję, na krótkie wzruszenie. To musi się przełożyć na naszą postawę. Żołnierz nie tylko ma prawo bronić polskich granic, on ma obowiązek. I teraz, jeśli mamy żołnierzy, którzy są tam na granicy, jak powiedziałem, powinni się czuć pewnie i bezpiecznie. Żołnierz ma prawo użyć broni. Broń w poważnym państwie powinna odstraszać, gdy tylko żołnierz po nią sięgnie. O tym możemy już zapomnieć. Wszyscy sobie kpią teraz z naszych pograniczników, gdy ci chwytają za broń. W takim razie pogranicznik, żołnierz broniący polskiej granicy, powinien tę broń przeładować, odbezpieczyć, oddać strzał w powietrze, oddać strzał w nogi. A jak to nie pomoże, to bandytę, który wyskakuje na niego z nożem, zastrzelić z zimną krwią. I jako puentę do tych słów dodam tylko jedno zdanie, że żołnierz nie tylko ma prawo, ale ma wręcz obowiązek użyć broni, bo żołnierz ma obowiązek obrony granic. No ale jak widać, ten obowiązek nie jest oczywisty dla rządu i ministra obrony. Kiedyś był ministrem obrony lekarz psychiatra, teraz jest lekarz pediatra, przepraszam. Pierwszy chyba bardziej pasował do stanu, w jakim znajduje się polskie wojsko, bo to jest jakiś stan permanentnej psychuszki. Żołnierza wysyła się na granicę z bronią, żeby miał ją dla dekoracji. No, to jest kompletnie niezrozumiałe. Zresztą no, sam fakt, że ten imigrant z dzidą podszedł na wystarczająco bliską odległość do żołnierza i go dźgnął, no, pokazuje, że tu jest jakaś pomyłka, bo jeśli zbliżył się na tak blisko, no, to powinien po prostu powinien zostać zastrzelony. I na tym sprawa by się skończyła. No ale oczywiście, jeśli mamy taki rząd, który jedną ręką teraz tak krzyczy, że on tak tutaj zejdzie za żołnierzami, będzie im rozszerzał prawo użycia broni. Z drugiej strony wpuszcza te organizacje tak zwane humanitarne, w rzeczywistości po prostu wspólników przemytu ludzi do naszego kraju, wpuszcza do zamkniętej strefy buforowej przy granicy. A z trzeciej strony, no, do niedawna miał na swoim pokładzie takich ludzi jak pani Ochojska, która się chwali tym, że finansuje właśnie taką grupę Granica, która mówi, że to wcale to tak nie powinno wyglądać, że tutaj, że trzeba tych ludzi przyjąć w ogóle. To proszę państwa, to jest pełna schizofrenia. To jest pełna schizofrenia. Ja tu się zgodzę ze stwierdzeniem doktora Bartoszewicza, że Polska jest dzisiaj po prostu państwem upadłym. Polska jest państwem upadłym, bo z jednej strony nam wchodzą imigranci, nie jesteśmy w stanie tej granicy de facto upilnować, z drugiej strony Niemcy nam wjeżdżają jak chcą i wwożą tych imigrantów. Polska jest państwem upadłym. I na koniec cytat z wybitnego ministra kultury. Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. No cóż, zastanawiam się, co tu można więcej dodać, proszę państwa. Myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Nie chcę państwa absolutnie zostawiać w takim poczuciu pewnego marazmu, bo z przede wszystkim jednej strony, no tutaj mówiliśmy o tym, że ta prawica troszkę odzyskuje płaszczyzny walki, starcia światopoglądowego, to okno Wertona jednak troszkę przesuwa się w naszym kierunku, więc to jest pozytywne. No z drugiej strony, my tu też cały czas jeszcze działamy i pracujemy dla państwa. Ja, jak sami widzicie, mimo no, choroby, bo ten pot na moim czole to nie jest tylko efekt gorąca dzisiaj, ale także gorączki wewnętrznej, z przyjemnością wykonuję swoją pracę i z przyjemnością tu przyszedłem. Na koniec jedna tylko prośba z mojej strony. Proszę państwa, inflacja strasznie dała nam w kość. Oczywiście nam wszystkim Polakom, ale tutaj my odczuwamy to wyjątkowo, dlatego że my nie mamy żadnej usługi, za którą moglibyśmy podnieść po prostu ceny. My bazujemy wyłącznie na państwa wpłatach, które, no mimo że doceniamy każdą złotówkę, która wpływa na nasze konto,
konto, one zostały na takim poziomie, jak były przed inflacją, więc jeśli ktoś nam na przykład, nie wiem, wpłacał 5 czy 10 zł, no to dalej ten przelew wygląda tak samo, natomiast koszta naszej pracy radykalnie wzrosły. Koszta przede wszystkim tutaj utrzymania tego studia, czynszu, prądu, internetu, telefonów, paliwa, dużo przejazdów szykuje się w najbliższym czasie, przecież zbliżają się obchody wołyńskie, tyle marszy jest różnych w naszym kraju, ja muszę odmawiać różnym organizacjom, które zapraszają nas z kamerą, bo po prostu nas nie stać na te wyjazdy. I tak mamy zaplanowane bardzo długie dwa wyjazdy, gdzie postaramy się relacjonować dla Państwa arcyciekawe wydarzenia w najbliższym czasie. Jedno to będzie Jedwabne, które no, w tym roku myślę, że będzie miało wymiar taki, jakiego jeszcze nigdy nie było, a to za sprawą planu Wojciecha Sumlińskiego. Kto nie wie, o co chodzi, to odsyłam na jego stronę. Komu się nie chce, to zaczekajcie na naszą relację z 9-10 lipca, a potem słynne odsłonięcie pomnika w Domostawie, na którego wszyscy czekamy. Domostawa to też kawał drogi od nas z Łodzi. Po drodze jeszcze różne marsze, być może we Wrocławiu, być może w Warszawie. Dlatego proszę na koniec, pamiętajcie o tym, żeby zasilić naszą fundację jakimiś funduszami, dlatego że no, już naprawdę nie mamy czym zarządzać, nie mamy jak tego dzielić, a oczekiwania państwa no, jakby cały czas są wobec nas duże i ja mam tego świadomość i naprawdę to, że dzisiaj jestem tu w studiu, to jest dowód na to, że bardzo państwa poważnie traktujemy i nie ma żadnej taryfy ulgowej, ale jednocześnie prosimy, żebyście pamiętali, że nawet jak my nie będziemy mieli za co żyć i pracować, to i tak mało, bo to się wszystko samo nie utrzyma, bo po prostu no, samochód na dobrych intencjach nie pojedzie. No dokładnie, no i z tym Państwa zostawimy, z tą prośbą, no bo chcemy w te upalne dni jeszcze podnieść temperaturę, informując Państwa o tym, co się będzie działo w kraju, a będzie się działo, będzie gorąco, no i będzie się działo. Więc co prawda propagowaliśmy akcję gaśniczą, ale ja w tym momencie odwrócę trochę gradient i powiem, pomóżcie nam szerzyć ten pożar, pożar polskości. I tu stawiamy kropkę, Kamil Klimczak i Piotr Korczarowski. To był komentarz konieczny. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.